Cześć, tu Magda z kanału Mój Mały Eden. Sierpień to miesiąc, w którym pracy w ogrodzie jest mniej. Ale jeżeli chcemy cieszyć się naszym ogrodem przez wiele lat, to musimy pamiętać o systematycznej pielęgnacji. Sierpień to czas jeżówek, zobaczcie jakie piękne są za mną, floksów, hortensji, rudbeki, pomidorów i innych warzyw. A co robimy w ogrodzie w sierpniu? Ostatni raz tniemy żywopłot formowany. Pamiętajcie, żeby używać odkażonych i ostrych narzędzi, żeby nie przynosić chorób. Przestajemy nawozić rośliny zimozielone, żeby zdążyły zdrewnieć przed zimą. Wycinamy suche i chore pędy. Jest to kluczowe, żeby choroby grzybowe nie przeniosły się na inne rośliny. Za każdym takim wycięciem chorych pędów dezynfekujemy lub myjemy sprzęt. Systematycznie usuwamy przekwitłe kwiatostany, żeby pobudzić rośliny do kwitnięcia. Ścinamy kwiaty na bukiety i teraz królują cynie, rudbekie, floksy, werbena patagońska. Sierpień to dobry czas na przygotowanie sadzonek ziglaków, rozchodników i hortensji. Patrz wideo, rozmnażamy rozchodniki i hortensje. Ścinamy lawendę po przekwitnięciu, żeby nam zakwitła ponownie, ale ścinamy tylko przekwitłe kwiatostany. Pielimy chwasty na rabatach. Jest ich znacznie mniej niż wiosną i wczesnym latem, ale nadal musimy to robić systematycznie. Robimy sadzonki koleusów, jeżeli mamy jakieś fajne odmiany, pelargonii, fuksji. Ścinamy wierzchołki floksów, za chwilę pokażę jak to zrobić, żeby zakwitły jeszcze raz. Rozmnażamy kosatce przez podział, sadzimy cebulę zimowitów, krokusów jesiennych, pustynników i szachownic. Cebulę zimowitów i krokusów jesiennych zakwitną nam we wrześniu lub jeszcze pod koniec sierpnia. To jest idealny czas. Pod koniec miesiąca to też jest dobry czas, żeby dzielić 5-6-letnie karpy piwoni. Pod koniec miesiąca możemy zacząć sadzić krzewy zimozielone. Będą miały dużo czasu na wytworzenie silnego systemu korzeniowego przed zimą. Nadal nawozimy i ogłowiamy rośliny balkonowe. A co robimy na trawniku? Systematycznie raz na tydzień kosimy trawnik. Od połowy sierpnia trawę nawozimy nawozami jesiennymi. One są ubogie w azot, a bogate w potas i fosfor. Sierpień to korzystny czas na zakładanie trawnika. Jest większa wilgotność rano, a siewki zdążą przygotować się do zimy. A co robimy w warzywniku? Regularnie odchwaszczamy i podlewamy warzywnik. Najlepiej co 2-3 dni, a obficie, niż podlewanie codzienne. Warzywa w pojemnikach podlewamy nawet 2-3 razy dziennie. One mają gorsze warunki i niedobór wody bardzo im szkodzi. Sierpień to czas na robienie przetworów na zimę. Mrozimy fasolkę, wekujemy kalafiory, ogórki, pomidory. No, multum pomysłów i warzyw, które możemy przygotować na zimę. Siejemy koper, rzodkiewkę, szpinak, sałatę na jesienny zbiór. Rzodkiewkę najlepiej siać co 2 tygodnie, żeby zachować ciągłość zbioru. W sierpniu można obcinać rozłogi truskawek i sadzić je na nowe miejsca, w miejsca, które już wypadły lub w miejsca, w których planujemy założyć nasze jagodniki. A jakie są Wasze plany ogrodowe na sierpień? Koniecznie napiszcie w komentarza. Zapraszam na nowe wideo w poniedziałki i środy o godzinie 8, a teraz podejdziemy do floksów i pokażę Wam, jak obcinać przekwitłe floksy. W poprzednich odcinkach mówiłam o tym, że ostróżki, szałwie przycinamy czy łubiny bardzo krótko. Inaczej postępujemy z floksami. Zobaczcie, floksy to są rośliny drugiej połowy lata, tu już część przekwitła, i nie możemy ich ściąć bardzo krótko, tylko wycinamy przekwitłe kwiatostany. I zobaczcie, już tutaj pojawiają się pędy boczne, na których będą nowe, mniejsze co prawda, ale nowe kwiaty. Będziemy się nimi cieszyli jeszcze przez długi czas. A teraz pokażę, jak ciąć lawendę. Lawendę tnę 2 razy, wiosną, zobacz wideo, oraz latem. Letnie cięcie lawendy działa formująco, roślina lepiej się krzewi i pojawia się więcej przyrostu.
A kiedy i jak ciąć, żeby lawenda zakwitła drugi raz? Nie możemy czekać zbyt długo, żeby roślina nie zdążyła zawiązać nasion. Proces ten osłabia roślinę. Przycinam tylko przekwitłe kwiatostany wraz z bezlistną łodyżką i ewentualnie niewielkimi fragmentami pędów. Praktyczna rada. Jeżeli masz dużo krzewinek lawendy w ogrodzie, ja mam, to używam dużych nożyc, o taki, ścinam całe kwiatostany w ten sposób. O. Tutaj jest małe pole do manewru, ciężko. I zostawiam na jeden dzień, sprzątam i ewentualnie poprawiam na drugi dzień. W lawendzie zdarzają się pszczoły i podrażnione ruchem mogą urządzić. Już kilka razy tak miałam. W ten sposób moim zdaniem jest bezpieczniejszy. Czyli to jest najlepszy sposób, żeby lawenda nam zakwitła drugi raz. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.